W tym nagraniu będziemy rozpoznawać grupy funkcyjne znajdujące się w związkach organicznych stosowanych na co dzień. Zacznijmy od tego związku. Jest to geraniol. Występuje on w olejkach eterycznych, które to z kolei są wykorzystywane na przykład do produkcji perfum. Ma on intensywny zapach pelargonii. Mamy tu jedną grupę funkcyjną. Grupa hydroksylowa połączona z atomem węgla. Jest to grupa alkoholowa. Kolejnym charakterystycznym elementem jest wiązanie podwójne, występujące pomiędzy dwoma atomami węgla. Wskazuje ono, że jest to część pochodząca od alkenów. Zobacz, w związku tym są dwa wiązania podwójne między atomami węgla. Podsumowując, geraniol zawiera w sobie grupy charakterystyczne dla alkenów i alkoholi. Przejdźmy dalej. To jest cząsteczka aspiryny. Aspiryna jest związkiem powszechnie stosowanym w farmacji. Ma ona właściwości przeciwgorączkowe, przeciwzapalne i przeciwbólowe, a przy długotrwałym stosowaniu nawet przeciwzakrzepowe. Pierwszą charakterystyczną strukturą w tym związku jest pierścień aromatyczny. Jest to pochodna benzenu. Ta grupa to grupa arylowa, grupa fenylowa. Idąc dalej, mamy grupę karbonylową. A dokładniej grupę karboksylową. I ostatnią grupą, jaką możemy wyróżnić, ponownie jest grupa karbonylowa. Tyle, że tym razem atom tlenu jest połączony podwójnym wiązaniem z atomem węgla, który z jednej strony łączy się z grupą alkilową, a z drugiej strony ponownie łączy się z atomem tlenu. Ale ten już nie jest połączony z atomem wodoru, jak w grupie karboksylowej, tylko z grupą węglowodorową. Jest to grupa estrowa. Przez roztargnienie można by wyróżnić jeszcze jedną część. Mamy tu grupę hydroksylową, więc ktoś mógłby powiedzieć, że mamy w aspirynie część pochodzącą od alkoholu. Jednak aby tak było, to grupa hydroksylowa powinna być połączona z grupą alkilową, natomiast w przypadku aspiryny grupa hydroksylowa łączy się bezpośrednio z karbonylowym atomem węgla, co jest charakterystyczne dla grupy karboksylowej, wchodzącej w skład kwasów organicznych, a nie dla alkoholi. Kolejnym błędem, jaki można popełnić, jest uznanie, że mamy tu grupę ketonową. Aby można było mówić o grupie ketonowej, to ten atom węgla musiałby być oddzielony od grupy hydroksylowej przynajmniej jedną grupą CH2. W tym przypadku nie możemy mówić o ketonie. Podsumowując, aspiryna jest organicznym związkiem chemicznym, który posiada w sobie grupę karboksylową, grupę estrową, a także pierścień aromatyczny stanowiący grupę fenylową. Ostatnią cząsteczką, jaką przeanalizujemy, jest atenolol. Atenolol jest lekiem wykorzystywanym do leczenia nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca, a także zaburzeń rytmu serca. Ponownie, elementem, jaki od razu rzuca się w oczy, jest pierścień aromatyczny. Kolejna grupa składa się z atomu tlenu połączonego z obu stron z grupami węglowodorowymi. Jest to grupa alkoksylowa, charakterystyczna dla eterów. Patrząc dalej w prawo, mamy grupę hydroksylową przyłączoną do atomu węgla, który po obu stronach znajduje się w sąsiedztwie atomów węgla, do których przyłączone są jedynie atomy wodoru. W takim razie grupa hydroksylowa w tym przypadku należy do części pochodzącej od alkoholu. Idziemy dalej. Mamy atom azotu połączony z grupą alkilową po obu stronach i atomem wodoru. Jest to grupa aminowa. Po tej stronie pierścienia aromatycznego to już wszystkie grupy funkcyjne. Jednak pominęłam jedną grupę na lewo od pierścienia aromatycznego. Tutaj do karbonylowego atomu węgla poza tlenem przyłączony jest azot, a z drugiej strony mamy atom węgla z dwoma atomami wodoru. Ta część cząsteczki to grupa amidowa. Zwróć uwagę, że w przypadku tej grupy funkcyjnej czyha pułapka. Skoro mamy atom azotu, to można by omyłkowo powiedzieć, że jest to grupa aminowa, tak jak było to tutaj. Jednak tą grupę od tej odróżniają te atomy węgla. Tu mamy atom połączony jedynie z atomami wodorów, a tutaj mamy atom węgla połączony z atomem tlenu, więc jest to karbonylowy atom węgla. W takim przypadku musisz pamiętać, że ta grupa to
to grupa amidowa.